Robert uczył posłuszeństwa swego 3-letniego syna, Pawełka. Pasem. Żonę przekonał do swoich metod wychowawczych. Siniakami. 14-letni Paweł zdobywał szacunek kolegów. Pięścią. Ona też pomagała mu wychowywać syna, Marcina. Marcin, gdy dorósł, w dyskusji z dziadkiem Robertem też używał argumentu siły. Nie bij. Kochaj. Czy próbowaliście już stynki suwalskiej? Czy wiecie, jak smakują zaguby czy rejbak? To 3 kolejne regionalne produkty z Podlaskiego, które zostały zarejestrowane na liście produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. O sukcesie podlaskich specjałów mówił wicemarszałek Stanisław Derechajło w Drohiczynie podczas otwarcia Centrum Produktu Lokalnego Zagubek. Takie projekty pozwalają mieć nadzieję na to, że możemy coś zmieniać w małych miejscowościach, to, że możemy pokazać nasze małe miejscowości nie przez pryzmat konia z wozem jakimś drabiniastym, tylko przez pryzmat świetnego miejsca zamieszkania, pobytu, życia. Otwierania się na ludzi. Dlatego też takie miejsca to są takie stymulatory rozwoju działalności lokalnej. Więc tutaj można sobie spokojnie przyjechać, świetnie zjeść, poodpoczywać, posłuchać niesamowitych opowieści od ludzi, którzy będą rozmawiali czasami jeszcze ze takim wschodnim akcentem, który będzie nas przenosił na łamę książki czy Sienkiewicza, czy Orzeszkowej. Więc to jest taka magiczna kraina między Bugiem a Narwią, która w tej chwili się otwiera i która jest ogólnie do dostępne i niedaleko jest do Warszawy, niedaleko jest do Łomży, więc wszystko pięknie się nam komponuje w jedną całość pięknego, cudownego województwa podlaskiego. Centrum powstało dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych. Nie bez znaczenia była współpraca z samorządem Drohiczyna. Ośrodek promocji produktu lokalnego powstał w ramach realizacji projektu dofinansowanego z programu rozwoju obszarów wiejskich, który jest skierowany do rozbudowy targowisk. W tym budynku będzie realizowane oprócz miejsca targowego, czyli tylko i wyłącznie naszych producentów lokalnych z terenów nadburzańskich, to Dom Kultury u nas prowadzi ten sklepik i turyści będą mogli, bo to głównie do turystów jest skierowane, kupić właśnie te potrawy. Ponadto jest jeszcze miejsce do szkoleń. I najciekawszym, co jest, to jest pokój zagadek, czyli ten tak zwany escape room. Też właśnie jest skierowany pod kątem promocji zagubów i produktów lokalnych, ponieważ osoby, które tam wejdą, mają za zadanie przygotować kolację królowi Danielowi Romanowiczowi, który koronował się w Drohiczynie, bo Drohiczyn jest drugim miastem koronacyjnym w Polsce po Gnieźnie i osoba ma przygotować kolację z podstawowych produktów, które wówczas były. A to są produkty do wyprodukowania zagubka, czyli mąka, czyli ziemniaki, woda i trochę tłuszczu. Promocja produktu lokalnego nie byłaby możliwa bez lokalnych producentów. Poprosiliśmy o uchylenie rąbka tajemnicy tradycyjnych przepisów. Kiedyś mama mnie tego nauczyła, moją mamę, jeszcze tam babcia, później prababcia. Ja teraz też tego nauczyłam syna. Myślę, że ta tradycja gdzieś tam się przeplata cały czas u nas w rodzinie. W rejbaku, co jest szczególne, chyba to, że jest robione z miłością, z taką chęcią i przede wszystkim no, dodanych jest kilka takich składników, które na pewno nie wszyscy dodają, aczkolwiek wiele osób chciało podpatrzeć u mnie, udało się jednej, więc może dlatego jest taki trochę inny, ale jest wykonany przede wszystkim w tradycji i dlatego tak smakuje. Połączenie ciasta pierogowego z farszem ziemniaczanym, w którym możemy znaleźć niesamowity aromat cebuli, majeranku, jest to niepowtarzalne połączenie kompozycji zapachów, smaków i aromatów. Serdecznie zapraszam do Drohiczyna. Wszystkie nasze lokalne restauracje serwują zaguby podawane z suróweczką w wersji odsmażanej, prosto z wody. Także serdecznie zapraszamy. Stynka jest czwartym naszym produktem wpisanym na listę produktów tradycyjnych ministra rolnictwa. W poprzednich latach pisaliśmy kartacze jelenieskie, kiszkę ziemniaczaną i babkę ziemniaczaną. To są takie trzy szlagierowe potrawy z naszego regionu, czyli Suwalszczyzny. Korzystając z okazji, chciałbym serdecznie zaprosić na Suwalszczyznę, do krainy z tynką płynącą. Co najbardziej smakowało w drohiczyńskim centrum? Rejbank łomżyński.
Tak, bardzo mi smakuje, chociaż w Drohiczynie też robimy babkę ziemniaczaną, ale ta jest ciut inna i jest bardzo smaczna. W dawnych czasach, jak ja pamiętam, jak ja się wychowałem, moi rodzice przynosili to synki do domu workami, reklamówkami po 5, po 10 kilo. Cały blok, jak mieszkałem w bloku, zapachniał to synką. W chwili obecnej już tego nie ma, ponieważ jest nie dość, że już się zrobiła droższa z powodu tego, że już jest jej mało, ale jest jej mało, naprawdę mało, już nie jest tak odławiana. Są też pomysły na reanimację jakby tej synki, żeby po prostu powróciła na polskie stoły, bo jest rybą naprawdę wyśmienitą. Centrum Produktu Lokalnego Zagubek mieści się przy ulicy Targowej w Drohiczynie. Swoją architekturą przypomina podlaskie dworki. Wewnątrz znajduje się nowoczesna kuchnia, w której planowane są m.in. warsztaty kulinarne. Jest też sala wystawiennicza i miejsce na sklep, oczywiście z lokalnymi produktami. Hitem okaże się z pewnością kulinarny escape room. Aby z niego wyjść, trzeba będzie na przykład przygotować jakiś lokalny przysmak. Odpowiednio zostanie zagospodarowany teren wokół budynku. Będzie tam m.in. ogród ziołowy i miejsce wypoczynku. Centrum będzie prowadzić miejsko-gminny ośrodek kultury w Drohiczynie. Serdecznie polecamy. Zagubić się w Drohiczynie. Misją Centrum Integracji Społecznej jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ale nie tylko. To także działania długofalowe mające wpływ na postawę człowieka i jego sposób funkcjonowania w środowisku. W Łomży spotkała się grupa sterująca projektem, by podsumować 18 miesięcy pracy CIS. Dzisiejsze spotkanie to podsumowanie półtorarocznej działalności sieci Centrów Integracji Społecznej. Jest to sieć innowacyjna, jedyna w kraju, która składa się z 7 ośrodków. Jest to ogromne partnerstwo międzysektorowe, budowane razem ze starostwami powiatowymi, urzędami pracy, z miastem Łomża, z miastem Kolno. Najważniejszy efekt dzisiaj to przede wszystkim wskaźniki zatrudnieniowe. Na 20 osób w grupie szkoleniowej mamy co najmniej 20 umów o pracę. To jest potężny wskaźnik, niezwykle istotny z punktu widzenia społecznego i gospodarczego. To również nie tylko świadectwo tego, że działania reintegracyjne, społeczne, szkolenia zawodowe, działania środowiskowe dają efekt, to również świadectwo pracy, ciężkiej pracy zespołowej Centrów Integracji. Wskaźniki realizacji projektu realizowanego przy wsparciu województwa podlaskiego są imponujące. Na przykład z 20 uczestników zajęć i szkoleń w Centrum Integracji Społecznej w Szczepankowie 20 podpisało umowy o pracę. W spotkaniu w Łomży wziął udział Marek Olbryś, wicemarszałek województwa podlaskiego. Samorząd województwa oprócz wsparcia dla przedsiębiorców, dla gospodarki, dla sportu, dla turystyki, dla kultury wspiera również aktywizację zawodową ludzi, którzy nie mogą sobie poradzić w życiu samodzielnie i potrzebne jest takie wsparcie. Samorząd województwa wsparł kwotą 20 milionów złotych, dofinansował tą działalność i dzisiaj będziemy właśnie o tym rozmawiać, będziemy wymieniać się doświadczeniami i w tym subregionie łomżyńskim chcemy przede wszystkim efektywnie współpracować z ludźmi, którzy sami sobie nie radzą. Centra Integracji Społecznej to projekt, którego wartość wynosi ponad 25 milionów złotych, w tym 20 milionów wyłożył Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. W ramach tego projektu wsparciem zostanie objętych w sumie przez cały okres realizacji projektu 700 uczestników. To jest osoby, które będą mogły skorzystać z wsparcia psychologiczno-doradczego, jak również aktywizacji społecznej i aktywizacji zawodowej. Będą tak jakby efektem tego zakończenia udziału w projekcie będzie podjęcie zatrudnienia. Projekt w tej chwili jest na końcowym etapie realizacji. Wszystkie centra zostały utworzone. Ponad 70% uczestników już kończy swój udział w projekcie. Ta inicjatywa jest bardzo dobra i jest chęć innych powiatów, również nieobjętych tym projektem, do tworzenia centrów integracji społecznej w pozostałych powiatach województwa podlaskiego. W projekcie biorą udział powiaty i samorządy miejskie. Na przykładzie naszego miasta, miasta Łomży, że większość osób, która skorzystała z tego projektu, projekt spełnił rolę, którą miał spełnić. Osoby te znalazły zatrudnienie, funkcjonują na rynku pracy i cieszymy się, że widzimy nie jeden przykład ludzki, gdzie te osoby potrafiły odmienić swój los, który spoczywał w ich rękach, a decyzje o realizacji tego projektu i obecność tych osób przyczyniły się do tego, że te osoby dostały szansę, no i w większości skorzystały z tego. Dlatego też cieszymy się, że w dniu dzisiejszym możemy się spotkać, wymienić swoje spostrzeżenia,
Też możemy jakby uzgodnić, co jeszcze można ulepszyć w tym projekcie, tak żeby jeszcze ten czas, który został do realizacji, do końca realizacji tego projektu, dobrze wykorzystać. Centrum Integracji Społecznej w Kolnie przyjęło się. Centrum jest dla ludzi, którzy są zagrożeni, wykluczeni społecznie. Zajęcia są z terapeutą uzależnień, z socjologiem, z psychologiem. Myślę, że to są bardzo ważne warsztaty i z tego co wiem, bardzo wiele osób po przeszkoleniu przez centrum taką pracę znajduje, z czego niezmiernie się cieszę, bo w ten sposób ograniczamy ilość ludzi, którzy są ubodzy po prostu i nie radzą sobie w życiu. Grupa sterująca projektu zwróciła się do Urzędu Marszałkowskiego o przedłużenie tej inicjatywy i wykorzystanie oszczędności, jakie powstały w realizacji projektu dla kolejnej grupy około 100 mieszkańców województwa. W pięknych okolicznościach przyrody nad Narwią, może nieco skromniej niż w poprzednich latach, ale obłowili się solidnie. A chodzi o wędkarzy, którzy wzięli udział w zawodach zorganizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Nowogrodu. Trzeba przyznać, że pasjonatów wędkarstwa nie brakuje. Od 13 lat Stowarzyszenie Przyjaciół Nowogrodu organizuje zawody wędkarskie. Zawody się rozwijają. Co roku są bogatsze, można powiedzieć, w nagrody. Jest 26 zawodników. Walczą o wagowo największą ilość ryb, jak i o największą rybę. W zawodach uczestniczyło 26 wędkarzy z Nowogrodu, Łomży, ale także z Wysokiego Mazowieckiego, Ostrołęki i innych miejscowości. Na prostym odcinku Narwi między Nowogrodem a Szablakiem wyłowili około 30 kg ryb. Jak tegoroczne zawody oceniali wędkarze? Wspaniale, można spędzić miło czas. Fajne hobby. U mnie na przykład wyniki bardzo biedne. Ale mimo wszystko fajnie. Ja tam już od dziecka wędkowałem, później miałem długą przerwę, bo nie było mnie w Polsce i jak wróciłem, od razu zorientowałem się, jakie metody i się wziąłem za wędkowanie. Ogólnie dobrze mi idzie, no ale nie dzisiaj. Poza tym, że ryba nie chciała współpracować, to koledzy śmiesznie, wesoło. Jak na wędkowanie, powiem, że to można tak sobie tylko wymarzyć. Po raz pierwszy zawody wędkarskie nad Narwią odbyły się pod patronatem marszałka województwa podlaskiego. Zarząd województwa reprezentował Marek Olbryś. W tym roku wnosimy finansowe wsparcie. Chcemy ufundować dla Towarzystwa Przyjaciół Nowogrodu namiot, który będzie służył dla wędkarzy, dla innych uroczystości. To jest aktywne bardzo społeczeństwo. Chcemy jako województwo wspierać takie aktywności społecznych, lokalnych i właśnie jesteśmy dumni, że możemy w jakiś sposób wesprzeć działaczy, wolontariuszy, którzy skupiają i mają na nadrzędny cel, jakim jest poprawa działalności kulturalnej, sportowej w gminie Nowogród. Statuetkę za największe pojedyncze trofeum od burmistrza Nowogrodu Grzegorza Palki otrzymał Maciej Kruszewski z Aleszcza, ważącego niemal 2,5 kg. Bardzo, bardzo fajna impreza. Przy takim zdrowym, fajnym współzawodnictwie myślę, że to bardziej impreza rekreacyjna jak walka o to najwyższe pierwsze miejsce. Również my jako gmina, ja jako burmistrz przekazałem puchar za największą rybę. Jest to też taka nasza tradycja. Mistrzem połowów okazał się Karol Depa z Łomży, którego trzy leszcze ważyły blisko 4 kg. Jak stwierdził, zawody potraktował całkowicie rekreacyjnie. Wszystkie leszcze, karpie, okonie i płocie wróciły jednak po zważeniu do rzeki. Niestety wyniki w tej edycji zawodów, które organizowane są od 13 lat, są gorsze niż kiedyś. Może chodzi o sezon pylenia sosny, co przeszkadza rybom. Jednak atmosfera i możliwość relaksu na świeżym powietrzu są bezcenne. Widać to było podczas wręczania nagród. Organizator otrzymał gromkie brawa i podziękowania od wędkarskiego środowiska oraz wicemarszałka Marka Olbrysia i burmistrza Grzegorza Palki, którzy zapowiedzieli wspieranie inicjatyw Przyjaciół Nowogrodu. Święty Florian przybył na ziemię województwa podlaskiego, a dokładnie cząstka jego relikwii, którą przekazał arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. W kościele w Kuczynie, w powiecie wysokomazowieckim, na terenie województwa, w diecezji łomżyńskiej odbyło się okazowanie sarmackie Podlaska, introdukcja relikwii świętego Floriana. Wydarzenie to honorowym patronatem objął marszałek województwa Artur Kosicki. Ten oto sposób wszyscy podlascy strażacy, wszyscy łomżyńscy strażacy zyskali szansę spotykania się
w obecności relikwii swojego patrona. Tu właściwie w rodzącym się sanktuarium świętego Floriana w województwie podlaskim. Tradycyjnie też w Kuczynie odbyły się uroczystości Bractw Kurkowych, bowiem właśnie na ziemi łomżyńskiej i w Kuczynie zrodziło się pierwsze na terenie województwa podlaskiego bractwo Pospolite Ruszenie, którego współzałożycielem był jeszcze świętej pamięci biskup Stanisław Stefanek. A dzisiaj po tych 20 latach bractw na terenie województwa ogrom, więc nie dziwi, że przyjeżdżają, aby wziąć udział w inwestyturze orderu świętego Brunona, którą dzisiaj otrzymało 15 osób, i w instalacji nowych sióstr i braci do grona Bractw Kurkowych Rzeczypospolitej, bowiem całości uroczystości odbywanych w Kuczynie z jednej strony patronuje marszałek województwa, pan Artur Kosicki, który objął honorowym patronatem tę uroczystość i wsparł ją, aby promować województwo podlaskie, bowiem goście przybyli zarówno z Wielkopolski, Mazowsza, Małopolski, Śląska, z całego kraju, spod Beskidzia. Ilość osób, organizacji, struktur, bractw reprezentowanych w Kuczynie była imponująca. Uroczystej koncelebrze pontyfikalnej przewodniczył ksiądz biskup Janusz Stepnowski, ordynariusz diecezji łomżyńskiej. Te relikwie przybyły do tej świątyni, abyśmy przez jego wstawiennictwo do Boga zanosili modły, modlili się i prosili szczególnie o to, aby Pan Bóg chronił nas od pożaru. Ta postać świętego Floriana uczy nas wszystkich, drodzy bracia i siostry, wiary, ale też uczy nas służby drugiemu człowiekowi, który żyje obok nas i któremu pragniemy wszyscy służyć. Niech to dzisiejsze święto, które przeżywamy, będzie dla tych, którzy zostali promowani z jednej strony z zaszczytem, a z drugiej strony jeszcze większym obowiązkiem, aby zwytężonym wigorem służyć innym osobom. Dla strażaków obecność świętego Floriana jest niezwykle ważna. Tak samo zresztą jak kościół w Kuczynie, który z Florianem związany jest od 600 lat. Relikwie Floriana to jest naprawdę coś wspaniałego dla naszej parafii. Bardzo się z tego cieszymy. Te relikwie będą pierwszymi relikwiami na tej części północno-wschodniej Polski. Dlatego jest to dla nas niesamowity zaszczyt. Zarówno dla parafii, jak i dla naszej miejscowej jednostki. Inicjatorami podlaskiej introdukcji relikwii świętego Floriana były Bractwa Kurkowe i strażacy. Kościół w Kuczynie będzie teraz 9. sanktuarium w diecezji łomżyńskiej. Niezłomni, solidarni. Pod tym hasłem świętowano w Kolnie 32. rocznicę wyborów kontraktowych w Polsce. 4 czerwca 1989 roku odbyły się pierwsze po II wojnie światowej częściowo wolne wybory parlamentarne. Tego dnia symbolicznie zakończyła się Polska Rzeczpospolita Ludowa. Z tej okazji w sali widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu zorganizowano uroczystość wręczenia pamiątkowych medali Niezłomni, solidarni działaczom Solidarności Ziemi Kolneńskiej. Rozpoczęło się ono modlitwą za nieżyjących już działaczy związku, której przewodniczył dziekan kolneński Stanisław Uradziński. Gości przywitał Ireneusz Mieczkowski, członek klubu więzionych, internowanych i represjonowanych w Białymstoku i pomysłodawca patriotycznego spotkania w Kolnie. Dzisiaj jest wielka uroczystość, ponieważ po raz pierwszy w Kolnie zostali nagrodzeni ludzie starej Solidarności, którzy od roku 80 do 89 byli w terenie, w mieście Kolno, lokomotywami, które rozprowadzały ulotki, niezależne czasopisma, walczyły o wolną i niezależną Polskę.
Niezłomni i solidarni w latach 80. XX wieku stawiali opór totalitarnemu reżimowi komunistycznemu. Walczyli o wolność i demokrację. Chronili Polaków przed komunistycznymi działaniami PRL-u. Swoją patriotyczną postawą niejednokrotnie narażali życie i bezpieczeństwo nie tylko swoje, ale także swoich najbliższych. Wspominano działaczy Solidarności i ich patriotyczne postawy. Ta Solidarność to nie tylko duże miasta. Ta Solidarność to takie małe miasteczka jak Kolno. To są wsie, to są sołectwa. To był masowy ruch i dlatego myślę władza komunistyczna ustąpiła. Zobaczyła, że 90% społeczeństwa jest związane z tym ruchem, że ten wielki ruch, który skupia w sobie te 11 milionów, to nie wszystko. Że to są ludzie w Kolnie, w gminie Kolno, w gminie Turość, w gminie Małopłock. To jest Solidarność rolników indywidualnych. To spotkanie to niekończące się podziękowania działaczom związkowym Solidarności. To chwile wzruszenia i żywa lekcja historii. Nie powiem, bo nie, wtedy się kręcą. Tatuś był partyzantem Narodowych Sił Zbrojnych, dostał karę śmierci, nie? Wychował mnie tak, jak wychował, nie? W duchu wiary i wszystko, nie? Według kościoła i tak. Nie? A później się potoczyło, jak się potoczyło, nie? Mój charakter, mój sposób bycia, moje poglądy odpowiadały temu i wstąpiłem do Solidarności, nie? Tak. A jakie skojarzenia ze słowem Solidarność mają dzisiaj samorządowcy ziemi kolneńskiej? To duże słowo, naprawdę. Zawsze z Solidarnością, naszym związkowym, z tym wielkim związkiem, który powstał w Polsce, z Solidarnością. Z tym te słowo się najbardziej kojarzy. W zasadzie jest niewyobrażalne, że kiedyś, kiedy nie było internetu, telewizji, telefonów komórkowych, Facebooków, tysiące ludzi wychodziło na ulicę, tak? Że w tej determinacji, w tej sile woli potrafili wyjść i walczyć o swoje, nie? To dzisiaj to jest niewyobrażalne. Nasze losy nierozerwalnie związane są również z tym wszystkim, co działo się w naszym kraju. Akurat w mojej przeszłości był taki moment, kiedy służyłem, służba zasadnicza Wojska Polskiego, jeszcze wtedy to tak było. I akurat 4 czerwca 1989 roku były wybory. No i nas wyposażano w takie ściągi, które miały na celu, żeby głosować no tak w sposób jakby prawidłowy, prawda? No te ściągi posłużyły nam do tego, żeby głosować oczywiście, ale no nie na te osoby, które były na ściance, tylko na te osoby, które w naszym odczuciu walczyły. Walczyły o wolną Polskę. No to są takie też przykłady, gdzie w różnych miejscach wszyscy, którzy się znajdowaliśmy, próbowaliśmy jakiś swój wkład w to zwycięstwo mieć. Medale Niezłomni i Solidarni podczas uroczystości w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu otrzymali z rąk wojewody podlaskiego działacze Solidarności Ziemi Kolneńskiej. Uroczystość uświetnił występ wokalistek z Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu, które wystąpiły ze specjalnym patriotycznym koncertem. W foyer Ośrodka Kultury można było obejrzeć wystawę Tu rodziła się Solidarność, przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej.